Zacznę od takiej uwagi generalnej, wprowadzającej, że oczywiście w demokratycznych państwach prawnych obecnie, czy to zasadą konstytucyjną, czy to przynajmniej na poziomie aktu parlamentarnego, jest jawność, dostępność. W języku prawnym i prawniczym używa się różnych pojęć. Obecnie jawność, dostęp do informacji, transparentność, otwarty rząd. Niedawno się nawet spotkałem z wikirządem po arabskiej wiośnie, że już nie jest otwarty rząd, jest wikirząd. Jest wikirząd, albo teraz się elementem rządzenia, dostępu są portale, albo inne sposoby komunikacji elektronicznej. One mają różne zakresy znaczeniowe, jest tak poza głównym nurtem mojego wystąpienia, ale warto zaznaczyć, że w każdym z tych pojęć w tym zakresie znaczeniowym mieści się sam dostęp do informacji. Czy to otrzymywanie od podmiotu zobowiązanego, czy to w wyniku tak, choćby mojego wstępu, dostępu na pewne posiedzenia, czyli obserwacje. To umożliwia mi się bycie obecnym i samodzielną obserwację, samodzielną pozyskanie informacji. Natomiast na co w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę? Według różnych badań te liczby oscylują mniej więcej od 110 państw zwyż. Jeśli chodzi o cały blok, zasadą jest jawność czy dostęp działania władz publicznych. W tym też państwa, które nie są demokratyczne, albo ta demokracja jest wątpliwa. Gdzie ten dostęp, zasada dostępu, jawności, wiadomo, że może pełnić funkcje tylko fasadowe. Nie tak dawno, proszę zwyczajnie odczytywać tego przykładu, ale nawet w poprzednim roku przeczytałem na temat regulacji w Zimbabwe, gdzie regułą jest dostęp, zasada jawności informacji. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydaje się, że obecnie, normatywnie, ponieważ jawność jest pewną regułą, zasadą, tak naprawdę granice tej jawności, tego dostępu, który jest różny w poszczególnych państwach, w poszczególnych systemach prawnych, bo mówimy również o systemie Rady Europy, Unii Europejskiej, tak naprawdę zakres dostępności obecnie wyznaczają ograniczenia do dostępu, gdzie jest ogromne zróżnicowanie w poszczególnych systemach prawnych. Czyli jawność, dostęp do informacji jest zasadą, jest regułą, tutaj nie ma dyskusji, ona jest jednakowa dla wszystkich systemów prawnych. Natomiast to, co obecnie rzutuje na to, jaką rzeczywiście informacje otrzymamy, są to kwestie ograniczeń, to po pierwsze, a po drugie trybów udostępniania. Bo informacje udostępnia się w pewnych trybach, a z tymi trybami, do czego przejdę, już się wiążą ograniczenia o charakterze faktycznym przynajmniej, jeżeli nie prawo. Z tym są również związane tryby rozpatrywania, sposób rozpatrywania czy przepisy proceduralne, które dotyczą sposobu rozpatrywania żądań w zakresie dostępu do informacji publicznej. Jest to również też wyznacznikiem obecnie zakresu znaczeniowego samego pojęcia jawnej, samego pojęcia dostęp do informacji. Tak jak mówię, dla mnie o kolosalnym znaczeniu, bo co do tego, że jawność i dostęp do informacji o działalności władzy publicznej czy szerzej podmiotów wykonujących zadania publiczne, dysponujące majątkiem publicznym, co do tego nie ma dyskusji. Jest to kwestia obecnie niedyskutowana. W latach 80. rzeczywiście w naszym kraju pani profesor w 88 roku był prekursorem w tym artykule w Państwie i Prawie. Natomiast obecnie ten problem nie jest dyskutowany. To kwestia wyjątków, de facto wyznacza zakres znaczeniowy. I teraz, proszę Państwa, to zadanie, które stoi przed naukowcem, to jest po pierwsze próba klasyfikowania, co rozumiemy w ogóle przez pojęcie ograniczenia. Ograniczenie będzie jakiś pewien stan, w którym nie otrzymamy tej informacji, prawda? Czy to przekazane nam informacje, czy to uniemożliwi nam się samodzielną obserwację pewnego zderzenia. I roboczo ja proponuję zaproponowałem taki podział na ograniczenia o charakterze faktycznym, ograniczenia o charakterze prawnym. Proszę Państwa, ograniczenia o charakterze faktycznym, no właśnie ten sposób ujawnienia może również prowadzić do pewnych ograniczeń. Już Państwu pokazuję przykład. To jest dostęp do choćby pojedynczego materiału archiwalnego. Dwa podmioty uprawnione chcą mieć jednocześnie dostęp do oryginału, choć tutaj o badanie oryginału. Jest to niemożliwe, bo on może być tylko w dyspozycji jednego podmiotu, prawda? Więc drugi już nie będzie miał dostępu do tego oryginału. Chodzi również o tutaj ograniczenia co do miejsca, co do czasu, co do możliwości technicznych, organizacyjnych. Okazuje się, że nie wszyscy zmieścili się na posiedzeniu Rady Gminy, bo przeznaczono 15 miejsc na widowni, prawda?
Tak? Nie, więc mamy do czynienia z pewnym ograniczeniem o charakterze faktycznym. Niestety, proszę Państwa, niestety, z szalem, do tego również dochodzą pewne ograniczenia faktyczne spowodowane ujmowaniem kwestii sposobu, postaci i formy udostępniania informacji. O co mi chodzi? Otóż różne sposoby i różne formy udostępnienia informacji, nośników informacji, niosą za sobą różną wiedzę. Już podaję Państwu przykład. Otóż pewna osoba chciała mieć protokołu z pewnego spotkania o charakterze publicznym, tylko chciała mieć nagranie audiowizualne, bo wiedziała, że takie nagranie istnieje. Na co jej odpowiedziano, że nie masz prawa do tego nagrania. Tutaj prawo nie przysługuje. Prawo jest wyczerpane do informacji publicznej, ponieważ masz protokół, który wiernie oddaje obrady. Ja mam pewne wątpliwości. Nagranie audiowizualne daje szerszą wiedzę niż protokół. Choćby gdy chodzi o wizerunek, o zachowanie uczestników. Nawet jeżeli ten stenogram czy ten protokół jest wiernie oddaje poszczególne wypowiedzi. To samym sposobem utrwalenia nagrania audiowizualnym wiążą się pewne dodatkowe informacje, dlatego kto ogląda te nagrania. Więc tutaj trudno o sobie powiedzieć, prawda, że twoje prawo zostało wyczerpane. Dochodzi do pewnego ograniczenia, moim zdaniem, już do pewnego ograniczenia pewnej wiedzy wynikającej z rejestracji obrazu i dźwięku. Proszę Państwa, natomiast gdy chodzi o ograniczenia prawne, znowu, ja je tak roboczo tylko spróbowałem podzielić na te ograniczenia, które są ze względu na poufność informacji i na inne czynniki. Na inne czynniki. W naszym polskim prawodawstwie przykładem jest przetworzenie informacji, ta cała konstrukcja przetworzenia informacji przetworzonej czy przetworzenia informacji, natomiast w innych systemach prawnych są dodatkowe czynniki z tym związane. Wniosek, który rodzi potrzeby zbyt dużego nakładu, prawa po stronie podmiotu zobowiązanego. Wniosek, który jest nieprecyzyjny, prawda, i nie można go zrealizować w ten sposób, w jaki chciałby go, jaka jest istota żądania z punktu widzenia subiektywnego tej osoby wykonującej prawo. Także przykłady są różne w różnych systemach prawnych. U nas takim przykładem, ze względu na inne czynniki niż poufność informacji, jest przetworzenie informacji. To jest taki roboczy, niedoskonały, który oczywiście poddaje się Państwa krytyce, próba podziału tych ograniczeń. Jak to teraz wygląda w Polsce? W tej ustawie, która jest określona jako ustawa główna, miała być ustawą matką. Otóż, proszę Państwa, ja zauważam kwestię ograniczeń przynajmniej w czterech przepisach. Z tym, że trzy pierwsze dotyczą kwestii ograniczeń prawnych, czwarta dotyczy pewnego przeciwdziałania ograniczeniom faktycznym w dostępie do informacji. I należałoby zacząć, że już norma kolizyjna, która wskazuje właściwość ustawy, już ona sama w sobie zawiera kwestię pewnego ograniczenia ustawowego, ponieważ zgodnie z artykułem 1 ust. 2 przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. Celowo podkreślam słowo zasady. Te zasady mogą również polegać na pewnym ograniczeniu dostępności. Proszę Państwa, takim ograniczeniem będzie niepełna jawność. Ona również będzie pewnym ograniczeniem, ponieważ niepełna jawność będzie oznaczała, że te elementy informacyjne, których nie obejmuje ta jawność, no mogą pozostawać niejawne. Natomiast tutaj bardzo ważny moim zdaniem wyrok Sądu Najwyższego z ubiegłego roku, który powiedział, że tylko wtedy można zastosować tą normę kolizyjną na niekorzyść ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączając jej stosowanie, kiedy te przepisy szczególne, czy ustawa szczególna zawiera odpowiednio rozwinięty reżim prawny. Uznając, że ordynacja wyborcza, sąd jednocześnie uznał, że ordynacja wyborcza nie zawiera takiego odpowiedniego, rozwiniętego reżimu prawnego. A to by też by nie wymagało pewnego wyjaśnienia, bo nam to wcześniej oto tego samego problemu niejednokrotnie dotykały sądy administracyjne. Natomiast ja nie spotkałem się z tak wyrazistym powiedzeniem, że tutaj jest niezbędny właśnie ten odpowiednio rozwinięty reżim prawny. Co ja bym osobiście rozumiał przez ten odpowiednio rozwinięty reżim prawny? Albo zasada jawności, dostępności, ale plus uregulowanie trybu tego dostępu, taki, który umożliwi rzeczywisty dostęp do informacji. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli zasada wprowadza ograniczenie, ta zasada, która jest zawarta w innym przepisie prawa, no ja przez kwestię trybu rozumiałbym
kwestii możliwości dla osoby wykonującej to prawo skarżenia jakiegoś trybu kontrolnego. Trudno sobie wyobrazić wprowadzenie zasady w innej ustawie, zasady, która ogranicza dostępność i pozbawienie w ramach trybu możliwości skarżenia, możliwości wspierania się. Oczywiście proszę to tylko traktować jako takie zupełnie lakoniczne dotknięcie tego tematu, ponieważ on wymaga rzecz jasna pogłębionej analizy. Natomiast na co bym chciał zwrócić w tym momencie? Że tak naprawdę w zakresie ograniczeń dostępu pokrywa w pewnym przynajmniej zakresie z tą normą odsyłającą, pokrywa się inna norma odsyłająca. Pokrywa się norma zawarta w artykule 5 ust. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Mamy do czynienia z pewnym pokryciem się tych dwóch odesłań, jeśli chodzi o kwestie tych przepisów innych ustaw, które ograniczają dostęp. Na bazie tych dwóch ustaw musimy tworzyć jakieś normy drugiego stopnia. Jak te wzajemne odesłania ze sobą pogodzić w jakiś sposób? No, oczywiście to jest niepokojące. Dodatkowo w tym odesłaniu w artykule 5 ust. 1 proszę zwrócić uwagę, w zakresie i na zasadach. No, też jest dyskusyjne, czy zakres nie mieści się w zasadach. No, także też poddaję to pod Państwa dyskusji, tak jak mówię, to proszę traktować nie tylko te moje przemyślenia, jak dotknięcie tematu ze względu na ograniczony czas. Tak, w większości. Proszę Państwa, drugi przepis to jest właśnie artykuł 5 ustęp, szczególnie 1 i 2, gdzie znajduje się ograniczenia ze względu na poufność. Tylko też chciałbym zwrócić uwagę, że ten przepis w większości zawiera te również odesłania. Odesłania do przepisów o ochronie informacji niejawnych, do ustaw wprowadzających tajemnice. Tajemnica przedsiębiorcy nie posiada tutaj, nie jest dookreślone to pojęcie, więc systemowo korzysta się z definicji z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tajemnicy przedsiębiorstwa. Wcześniej jeszcze, przed 29 grudnia 2011 roku, niektóre sądy rejonowe, które były właściwe, zastanawiały się co do zakresu znaczeniowego tajemnicy przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, bo ta ustawa używa w ujęciu takim podmiotowym ustawa o dostępie. Obecnie raczej się przyjmuje, że chodzi tutaj o, że można pomocniczo użyć definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym. Ja tylko dodam z tym jednym wyjątkiem, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje rezygnacji przedsiębiorcy z prawa. Natomiast ta ustawa przewiduje rezygnację przedsiębiorcy z prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W zależności, kto ja chce. Natomiast jedynym, i tutaj troszeczkę wprowadzam do kolejnego referatu, proszę Państwa, jedynym samoistną przesłanką wprowadzoną w ustawie o dostępie do informacji publicznej jest przesłanka prywatności osoby fizycznej. Jedyna samoistna przesłanka, gdzie nie doszukuje, przynajmniej w części poglądów, nie doszukuje się tutaj odwołań. Rzecz jasna, tą drugą ustawą, na podstawie której bada się zależność, bo chodzi o dane osobowe ze sfery prywatności, jest ustawa o ochronie danych osobowych. Z tym, że zwrócę uwagę, że w ustawie o ochronie danych osobowych w żaden sposób nie odwołuje się do kwestii dostępu do informacji publicznej, a ustawa o dostępie do informacji publicznej jednak reguluje tą kwestię. Taka jest różnica między tymi dwoma aktami ustawowymi. Mamy wreszcie do czynienia z przetworzeniem informacji, z tą ograniczeniem ze względu na niepoufność tylko czynności, ale również chciałbym zwrócić uwagę, gdzie się ten przepis znajduje. Ten przepis wcale się nie znajduje w przepisach w tej części ustawy, która dotyczy ograniczeń, tylko prawa osoby. W artykule 3, który określa, w jaki sposób prawo jest realizowane. I tylko na bazie tego zakresu tego prawa do uzyskania informacji publicznej w takim zakresie, jako jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wywodzi się, że jest to ograniczenie. Ale ta norma znajduje się w innym zupełnie miejscu. Wreszcie, proszę Państwa, na to zupełnie brakuje czasu, ale pewne przeciwdziałanie ograniczeniu faktycznym artykułu 18 ust. 4. Teraz króciutko, no już na zakończenie moje wnioski. Po pierwsze, w mojej ocenie nie można zarzucać, tak jak się czyni, że ustawa o dostępie do informacji publicznej tylko i wyłącznie ma określać kwestię trybu. W mojej opinii Trybunał Konstytucyjny słusznie zauważył, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wykonuje zapowiedź, o której mowa w artykule 61 ust. 4, a więc w zakresie trybu udostępnienia informacji, ale również w artykule 61 ust. 3, czyli w zakresie ograniczenia do dostępu.
Tylko pytanie o jej miejsce w systemie prawa. Profesor Górzyńska proponowała, aby to była ustawa główna, ustawa matka, w tym znaczeniu, że reguluje ona nie tylko kwestię dostępu, ale ograniczeń. Do tego jest wymagane jednak kogoś, co jeszcze nie nastąpiło, teraz na UKSW jest prowadzony olbrzymi projekt badawczy, do tego jest wymagane jednak wcześniejsze przeanalizowanie dotychczasowych ograniczeń zawartych w ustawach szczególnych. Drugi mój wniosek. Ta regulacja dotycząca ograniczeń nie jest jednolicie, w sposób jednolicie zwarty, sformułowana w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ja tutaj wyraził inny pogląd niż moi koledzy, taki siedzący naprzeciwko mnie, Arvid Medlin, z którego zresztą bardzo szanuję, który mówi, że jest to regulacja, która należy uznać za właściwą przedmiotem, jak rozumiem, ostatniego pogląda. Moim zdaniem to rozrzucenie tych przepisów, odesłania, podwójne odesłania, które się na siebie nakrywają, nie można mówić tutaj pewnej zwartej regulacji. To ciągle na nas czeka ta kwestia. Proszę Państwa, wreszcie jaki jest wpływ regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej na tworzenie pewnych nowych ograniczeń w systemie prawnym? Otóż te ograniczenia są tworzone w ten sposób, aby uczynić zadość tym przepisom odsyłającym, szczególnie przepisom odsyłającym zawartym w artykule 5 ust. 1, który mówi o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Więc są tworzone w systemie prawnym, jak podaję przykład nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, wprowadzenie czegoś tam, co określa się jako tajemnica dyplomatyczna, to nie jest z języka prawnego, ale mówi się wprost o tajemnicy, wprowadza się przepisy przewidujące tajemnice w nowych ustawach. Ja teraz zadaję pytanie, na które zabraknie mi czasu, żeby odpowiedzieć, pozostałem to pod dyskusję, czy ograniczenie jest tożsame z pojęciem, ograniczenie dostępności, prawne nawet pod względem poufności, jest tożsame z pojęciem tajemnicy ustawą chronionej? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Zresztą ten przykład najlepiej pokazuje. Nie wiem, czy są przedstawiciele MSZ-u, ale ten pomysł został skrytykowany między innymi z tego powodu, że mowa jest, że w większości państw demokratycznych nie występuje coś takiego jak tajemnica dyplomatyczna. Ale dlaczego nie występuje? Bo informacja ze sfery stosunków międzynarodowych jest chroniona jako ograniczenie w ustawie głównej, w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Nie ma powodu wprowadzania tajemnicy. Tajemnicy, czyli z punktu widzenia ustawy wprowadzającej tajemnicy, regułę bezwzględnego nieudostępniania informacji. We wszystkich sferach, we wszystkich stosunkach dostęp ma jedynie charakter wyjątku od tajemnicy. Mówiąc innymi słowy, tajemnica jest najdalej idącym ograniczeniem. A tutaj nie mamy do czynienia z ograniczeniem we wszystkich rodzajach stosunków. Proszę zwrócić uwagę, tajemnica również chroni informacje w stosunkach tak, wewnętrznych, nie tylko w stosunkach państwo-obywatel, ale również w stosunkach wewnątrz jednostki organizacyjnej, pomiędzy podmiotami publicznymi. Tak jak powiedziałem, ja to umiem skrótowo, bo już patrzę z pewnym stresem na prowadzącego, który podobnież jak profesor Górzyńska dyscyplinuje pod względem czasu przewidzianego referatu, ale w mojej ocenie nie każde ograniczenie ma charakter tajemnicy. Choćby ograniczenie tylko w stosunkach państwo-obywatel. Ono nie będzie oznaczało, że w sferze wewnętrznej również to będzie objęte regułą tajności. Na to Państwu zwracam uwagę. Natomiast ze względu na to odesłanie w artykule 5 ust. 1 tworzy się nowe rodzaje tajemnic nieznane w innych systemach prawnych. Tutaj stosunki międzynarodowe są tego przykładem. I już zupełnie nie starczy mi czasu, więc tylko dojdę do wykładu i do moim zdaniem bardzo ciekawej, bardzo interesującej skargi do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy chodzi o wniosek o stwierdzenie niezgodności artykułu 284 ustawy o finansach publicznych z konstytucją, że ustawy chodzi o sytuację, jak ma się badanie w ogóle samego zakresu znaczeniowego pojęcia informacji publicznej. I tylko na jedną kwestię zwracam uwagę, już kończąc. I tutaj z kolei wyrażę inny pogląd niż siedzący na sali pani magister Dorota Chrobicka w niedawnej konferencji w Lublinie. Otóż, proszę Państwa, stwierdzenie, że coś nie jest informacją publiczną, jeżeli to wchodzi w zakres działalności podmiotu wykonującego władzę publiczną lub dysponowania majątkiem publicznym, jest zakwestionowanie istoty prawa, ponieważ to nie należy do sfery tego uprawnienia. To uprawnienie nie istnieje przynajmniej na gruncie ustawowym. Chociaż ja na gruncie, ja będąc jednym, jeżeli byłbym jedną z osób wykonującą
prawo do informacji powołałbym się na przepis konstytucji, wówczas i bezpośrednie jego stosowanie, jeżeli by mi zakwestionowano, że to nie jest informacja publiczna. I czym innym jest zakwestionowanie, że pewne prawo nie istnieje, nie funkcjonuje, a czym innym jest ograniczenie tego prawa. I stwierdzanie, że jakaś informacja, która leży w zakresie działania władzy publicznej, nie ma charakteru informacji, czym nie stosuje się tego ustawodawstwa, jest zakwestionowanie istoty prawa. A czym innym jest stwierdzenie, że to prawo występuje, to prawo istnieje. Tylko w pewnych sytuacjach to prawo ograniczamy. Także to jest taka zasadnicza różnica między wyznaczeniem zakresu przedmiotowego w oparciu o pojęcie informacji publicznej, moim zdaniem, a ograniczeniem. Ograniczenie jest tylko ograniczeniem czegoś, co istnieje. Natomiast nie kwestionujemy samej istoty, a tak się dzieje w tych ustawach szczególnych. Kwestionowana jest sama istota tego prawa, że po prostu zakres prawa nie obejmuje pewnych kategorii informacji i dokumentów. Proszę Państwa, przepraszając za opóźnienie, oddaję głos prowadzącemu i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.